I lista jest przygotowana, co trzeba zrobić. Dawaj, chodź. Chcę zobaczyć, czy sobie poradzisz. Nie, poczekaj, odwrotnie. Nie, zobacz, nie, czekaj. Ale co szkoda, że u was nie ma? No nie ma żadnych tych lodach. A! Bo to był mój pomysł. Miłosz kończy klasę, witam cię w tym nowym pięknym dniu, 8, i część zebranych pieniędzy, po prostu, ja nie jestem skarbnikiem, ale zaproponowałem, żeby dzieciaki po zakończeniu 8 klasy po prostu poszli, żeby poszli wszyscy na loda, ale... czy na lody. Ale na przykład jak my nie pójdziemy i mamy te pieniądze, to one się zmarnują? Nie. To gdzie one będą na następny rok? Na następny rok, u ciebie tak, a u Miłosza już się kończy. Tak. Ten, a nie wiem, czy Miłosz miał wziąć kwiatek jakiś? Ty tu jest Raffaello? Widziałeś to? Szkoda, że ja taki nie jestem. Ej, ale to jest naprawdę... przymocowane. Dobra, bierz to. No ale poczekaj, ja chcę dzwonić do mamy. Ale po co? To jest ten! Nie dzwoń! Ale czy Miłosz żyje? Miłosz nie ma, nie. Ale nie, poczekaj. A Miłosz? Miałem ten wziąć. A widzisz, a to? Miłosz nie wziął kwiatka. No ale no to... Marcel, weź mu i podaj mu. Jego ma pisała mu, że ma wziąć ten kwiatek, który stoi w skrzynce. Okazuje się, że Marcel miał rację. A widzisz, że zawsze miał. Dobra, rację. Idziemy. To jest dla Miłosza. Zobacz, jakie u nas było w nocy tornado, jak pozrywało gałęzie. A tak naprawdę to tutaj wycinają. Ej, a ty już, tak? To poczekaj na mnie, Marcel. Zaniosę Miłoszowi tylko. I pójdziemy na loda. I czy widzę, że czerwony pasek? Jest czerwony pasek. Marcela też zabieram na lody. Tak, weźmiemy z ich pieniędzy. Z Miłosza z klasy. Wykorzystać je. Tylko tak, jest. To nie wszystko się wykorzysta? To co? Nie wszystkie się wykorzysta? Nie, oni muszą wszystkie wykorzystać. Miłosz, zarezerwowałem wczoraj lokal, żeby dzieciaki mogły sobie... Dzieciaki? Nastolatkowie. Miłosza klasa przyszła na lody. Będą jeść lody. Jestem z Marcelem też. I jestem dumny, bo będzie miał czerwony pasek. Ja mam. Na tyłku chyba. Mhm. Była tutaj akcja. Miłosz grał z kumplem i wpadła im piłka. Rzucali inną piłką, nie wiem, czy ja dobrze wskazuję, bo ja nie widzę na tym ekranie. I tutaj została jedna, a tutaj został but. Czyli mamy buta i tam jest daleko piłka, o. 14 lat. Teraz można kręcić kasą. 4 lata temu były spinery? No tak, na to wygląda. Kasa. Na swoją stronę nagrywam. Tak, no 4 lata temu były spinery. O, 5 lat temu na kajakach płynęliśmy. O, to pamiętam, fajnie to było. Pod ostatnim filmem, ja już to zmieniałem, oni pewnie i tak mi zmienią. Pod ostatnim filmem YouTube mi zablokował komentarze. Być może ze względu na to, że nie wiem, czy więcej dzieci było, czy... Trudno mi jest powiedzieć. Więc jeśli nie będzie pod tym filmem również komentarzy, to nie jest moja wina, tylko YouTube'a. Po prostu on z automatu wyłącza. Dokładnie taka sama sytuacja jest u Miłosza na kanale, czyli też są z automatu wyłączone komentarze. Kasia wróciła z pracy i dostałem od nich właśnie takie podziękowanie. Zostałem zaproszony na uroczyste zakończenie roku szkolnego, no ale musiałem się tutaj zająć Miłosza klasą i tym ich zakończeniem, więc nie pojechałem. W ogóle powiem tobie o jeszcze jednej rzeczy. Pod kątem YouTube'a ja o tym wspominam, bo no nie wiem, no bo może to tak wypada, może to fajnie, może jest to kolejny jakiś tam materiał, ale ja generalnie, gdybym nie był na YouTubie, to nie chciałbym takich różnych jakichś tam podziękowań. Ja nie potrzebuję tego. Dobra, pomagam, spoko, ale gdzieś tam nie mam takiej potrzeby, nie oczekuję od kogoś, żeby... Może to jest złe, żeby ktoś mi dziękował, chociaż to jest przyjemne, okej, to jest przyjemne, ale powiem tobie, Kasia mi napisała to chyba 2 dni temu, czy będę... A ja odpisałem, nie potrzebuję podziękowań. No i Kasia mi odpisała, no tak się domyślam. Czyli Kasia wie właśnie, jak ja reaguję w takich sytuacjach. Pomagam, lubię pomagać, ale nie muszę otrzymywać podziękowań. Może to jest złe, nie wiem, co sądzisz na ten temat? Świnki wywiezione, walizki spakowane. Wakacje! Wakacje! Fajne są wakacje!
Mogę mówić, że jesteśmy w hotelu już? Jeszcze nie jesteśmy. Jesteśmy już na miejscu, tylko zanim wejdziemy do recepcji, to Milo, wiesz co chcę zrobić? Tam pójdziemy. D jest... Możesz zdjąć maseczkę. Za budynkiem D, ja to tak obczaiłem, jest park wodny. Park tu jest tutaj, aquapark. Chciałem Joszowi pokazać Lambo, bo to jest pierwsze Lambo niesportowe, nie takie typu... Zobacz, jakie są koła. Ja cię kręcę, 22. A jaki przód ma agres? Ale on ładnie wygląda. Mam te Porsche'aki, takie zwykłe, takie duże, to mi się nie podobają. Lambo. No ale ja mówię, że Porsche mi się takie duże nie podobają. Ale Lambo to jest ładne bardzo. To mogę wsiąść, o. Tak. Rozpiskę z animacjami też sobie pan życzy? I też, tak. Tak. A już są animacje, tak? Tak, 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 przez cały weekend. I tutaj jeszcze wręczę panu takie praktyczne informacje. I teraz jeszcze tak. Nie, bo syn najbardziej, co ty chciałeś? Aquapark? A co, ja nie, ja tu muszę wszystko podać. Prowadzić. Mam jakieś zajęcie. Prowadź. Kasia poszła schodami i czuję, że będzie szybciej niż my. Już jesteś? Tak. Ale wiecie co, chłopaki, mama taka stara kobitka weszła na nogach. I już was witam, zapraszam was do naszego apartamentu. Proszę. Ty szybciej niż my? Ej. To jest prawdziwe. Ej, naprawdę. Nie wiem, jak się tata miała z wytali. No nie wiem, no tak. Ta, szampan. Mogę znieść, a ten ktoś mówi coś. Jo, już to kocham. A tam jest aquapark. No. Tutaj jest. Mamy bardzo blisko. Fuj. Dziękuję, to jest moje miejsce, ja też się wzniosę. Nie gadaj. Co to będzie? Czy tutaj będziemy zjeżdżać na materaca? Wiesz co? Tutaj jest, na nartach się zjeżdża. Tutaj są podobno narty. Jak to mam blisko do aquaparku, fajnie. Mamy najbardziej blisko. Nie, budynek C ma najbliżej. Już to, ale mega łatwo, tata to się obczaja, mega łatwo. Najlepsze w tym jest to, że ja jeszcze w tym roku czereśni nie jadłem. Dobra, wino wziąłem. Ja... Jadłeś? Nie, ale wiesz, że przecież będą musieli cały czas tutaj dokładać. No ale zobaczcie sobie, jak tata to zjada. No, nie może jeść tak jedno sobie, tylko nie widzicie. Ręczniczki! Dobra, tutaj będą szlafroki. A nie wiem, czy są szlafroki. Nie, szlafroki to myślę, że są przy tym. To jest ręcznik do buzi, a tamten jest ręcznik taki, wiesz, do kąpania. A szlafroki to myślę, że są w aquaparku. Tak dawno mnie nie było tutaj. Wiesz, że nie we wszystkich hotelach jest coś takiego opisane? Nie, i dlatego też oglądałem, ale zobacz. Prosimy, zdecyduj. Ręczniki pozostawione na podłodze oznaczają, że proszę wymienić. Czyli rzucasz na podłogę ręcznik i to oznacza, że trzeba wymienić. Tak. Tak po prostu i wtedy oni wymieniają, a jeśli na przykład właśnie jest tak jak tutaj, to znaczy, że jest, żeby użyć po raz kolejny, tak. Game room. A teraz idziemy zjeść. W tym samym czasie chodziliśmy. Nie muszę cię odsyłać. Zdejmuję magiczną lampę. Mama mi powiedziała, że mogę wyjść w klapach. No, każdy normalnie mam bus, takie jak klapki. Byliśmy zjeść, a teraz idziemy przejść, sprawdzić teren. Chłopaki gdzieś poszli grać w tenisa? Coś takiego. A dzisiaj to już wszystko, dzięki za oglądanie. Pamiętaj, najważniejsze jest to, nie jest najważniejsze to, chociaż nie, no też ważne jest. Czerwony pasek też się liczy, też jest ważne. No nie, Milo? Masz rację? Dzięki za oglądanie. Jutro na pewno będzie dużo atrakcji. Jak ja tutaj spojrzałem, to mamy na przykładowo, nie wiem... Dzisiaj na dęsy? Na dęsy? Możemy, dzisiaj jest ognisko. Ale to nie jest tylko do narty, tylko... O właśnie, to chciałem ci powiedzieć, że jest tor pontonowy. No właśnie, ja też coś chciałem ci powiedzieć. Także jutro na pewno będzie dużo fajnych filmów. Dzięki za oglądanie, cześć.